Dobra, witam Was wszystkich na pierwszym spotkaniu sekcji Innovations. Dzisiejszą prelekcję poprowadzi Dawid Chruścielski, który jest Microsoft Student Partnerem Country Lead. Człowiek, który najchętniej by Wam zmigrował toster do chmury i podłączył pod to Cognitive Services. Także przywitajmy go gromkimi brawami. Dzięki za przedstawienie, ja się jeszcze przedstawię, będzie slajd o mnie, ale okej, ja jestem też zagorzałym hip-hopowcem, od razu powiem. Jest takie powiedzenie sky is the limit, więc jeśli sky is the limit, porozmawiamy dzisiaj o chmurach i machine learningu. Dlaczego machine learning w chmurze tak naprawdę, to się dowiemy właściwie na koniec, kiedy będziemy wszystko podsumowywać. Ale no przejdźmy jakby do tego jeszcze, kim jestem, może dopowiem, dlaczego ja mogę Wam mówić o tym, a dlaczego też nie, bo o tym też będziemy mówić. No więc ja jestem Microsoft Student Partner Country Leadem, co nie oznacza, że co roku jeżdżę do Mrągowa, a oznacza tyle, że zajmuję się wszystkimi jakby studentami, którzy współpracują z Microsoftem w Polsce. Oprócz tego jestem cloud developerem w takiej firmie Macrix, nie mylić z Matrix. .NET developerem, bardziej jeszcze Node.js developerem. Jestem też studentem Politechniki Poznańskiej na studiach zaocznych na drugim stopniu. Lubię open source, tańczyłem breaka kiedyś, stąd też hip-hop. A i nie zapominajcie o tym, że mam bloga, tutaj jest adres, on jest super fajny. Dobra, przejdźmy do mięsa tak naprawdę. Bardzo dużo osób tak naprawdę łapie bakcyla teraz. Stąd też wasza frekwencja dzisiaj o godzinie 18.45. Na takie słowa jak big data i data science, data visualization, machine learning. No i to są tak zwane buzzwords, to jest taki szum w gruncie rzeczy, bo wszyscy mówią to, a prawda jest taka, że to jest matematyka tak naprawdę i to jest bolesne bardzo w momencie, kiedy ktoś faktycznie nastawia się na nie na, zostanie statystykiem faktycznie, tylko chciałby się zajmować zawodowo machine learningiem, bo to brzmi ciekawie, jak roboty walczą ze sobą, etc., etc. Tak, ostatnio taki przykład, kiedy ktoś, właściwie firma Elona Muska stworzyła takie rozwiązanie oparte swoją drogą na Microsoft Azure, o którym będziemy mówić, takiego bota, który wytrenował się i pokonał profesjonalnego gracza Doty 2, Dendiego. Okej, no i to jest matematyka oczywiście, ale też i przetwarzanie tych danych, no bo z tymi danymi coś trzeba zrobić. Zazwyczaj nie jest tak, że to są jakiekolwiek dane i daj mi wynik. Okej, to ja zapytam Was może, kto miał już styczność z machine learningiem z Was? Dobrze, to Wy już wiecie więcej prawdopodobnie niż ja na ten temat. A czym według Was jest machine learning? Cześć. Przepraszam. No? Wyciąganiem ważnych informacji z danych, jakie zebraliśmy wcześniej. Mhm. Kodra? Od wnioskowania na podstawie danych, aby wyciągnąć i dowiedzieć się coś na temat większej jeszcze ilości danych. Czyli mamy dane A, B, na podstawie tych danych możemy mieć na przykład daną C. Mhm. To jest właściwie formalnie, to jest tak, tworzenie takiego modelu matematycznego, który za pomocą danych z przeszłości, tak, zwraca nam jakieś predykcje, czyli informacje o tym, jakich wartości możemy się spodziewać w kolejnych, jakby dla danych nieznanych w gruncie rzeczy. Czyli właściwie no, to są takie w gruncie rzeczy neurony, tak? Gdzieś tam dostajemy jakieś impulsy, wytrenowujemy sobie taką sieć neuronową. No i tworzą nam się jakby na tyle mocne powiązania, że tam, gdzie mamy mocniejsze powiązanie, taki nam zwróci wynik, tak? Jak ja poczuję ogień, to stwierdzę, że mnie to boli i odejmę rękę, tak? Automatycznie mam dość silne powiązania neuronowe między tym czynnikiem a odsunięciem ręki. No a dla mnie tak naprawdę machine learning... Zmieniłeś fryzurę, szaleńcze. No dla mnie machine learning to jest takie czarne pudełko, bo ja lubię matematykę, ale zdążyłem się z nią rozminąć w życiu, bo nie można umieć wszystkiego. Także ja widzę takie czarne, piękne pudełko, którego prawie nie znalazłem. I faktycznie ja się nie interesuję tym, co jest w środku, ale to, co mnie interesuje, to są dane. Faktycznie bardzo lubię dane. I to, z czego się mogę z nich dowiedzieć. No i to jest moja przeszkoda w gruncie rzeczy, która mówi mi, która mnie blokuje w tym, żeby się czegoś dowiedzieć o tych danych. Oczywiście ja mogę spojrzeć na te dane, ale jak mam plik, nie wiem, Excela z milionem rekordów,
to ciężko jest mi coś sobie wywnioskować na temat tych danych. No i dość jakby niesprawnie mi to idzie, przeglądanie miliona różnych rekordów. No ale żeby to zrobić, żeby w ogóle wrzucić cokolwiek do tej czarnej skrzynki zwanej machine learningiem, trzeba mieć dane. No i z danymi jest problem. Z danymi jest taki problem, że dane to jest szum w dużej mierze. Tak naprawdę trzeba umieć ten szum odfiltrować. Nie wszystkie dane są dla nas przydatne. Nie wszystkie dane tak naprawdę można wykorzystać do tego, żeby coś przewidzieć, tak? No nie wiem, powiedzmy, załóżmy, że pies ma, nie wiem, cztery nogi, o której będzie prelekcja, tak? No ciężko jest na podstawie takich danych wysnuć jakiś tego typu wniosek. Czyli najważniejsze jest tak naprawdę zrozumienie danych. A jak myślicie, co najlepiej charakteryzuje to, czy ktoś rozumie temat, albo czy ktoś rozumie dane? To, że potrafi je w bardzo prosty sposób wytłumaczyć. Też? Zadaje poprawne pytania. Dokładnie tak. Chodzi o pytania. Czyli mamy jakieś pytania, które musimy umieć zadać tak naprawdę. O, pytania można zadać różne, tak? Na przykład właśnie, pies ma cztery nogi, no nie zapytamy, o której jest prelekcja, bo nic jakby z tego pytania się nie dowiemy, mając te dane. Ale możemy zadać sobie pytanie, ile nóg ma statystyczny pies? I już wiemy, że statystyczny pies ma na przykład cztery nogi, czy tam łapy. Więc sztuką jakby analizy danych jest odpowiednie zadawanie pytań. To jest jakby clue wszystkiego. No jakie są mity na temat tych danych? Jakie te dane powinny być, jakie nie powinny być w gruncie rzeczy? Co możemy zrobić źle? Z czym możemy przesadzić? No nie zawsze potrzebujemy miliona danych. Mając jakiś model tak matematyczny, który chcemy wytrenować, czasem problemem może być to, że przetrenujemy taki model. Jak ja za dużo razy trzymałem rękę nad ogniem, no to prawda, już jestem przetrenowany i ja nie będę miał innego odruchu niż to, że odejmę tę rękę. Więc za każdym razem, jak ktoś mi podłoży rękę pod ogień, nie próbujcie, to faktycznie zabiorę tę rękę. Także można przetrenować model matematyczny, który później jest bezużyteczny w gruncie rzeczy, tak? Czyli nie potrzeba wcale dużo danych. No im więcej feature'ów, tym lepiej. No to jest właśnie to. Nie wszystkie tak naprawdę, nie wszystkie feature'y, czyli nie wszystkie cechy danego obiektu mówią nam, czy tak naprawdę dany wynik będzie poprawny, czy nie. Albo są w stanie nam określić, czy ten wynik, jakby zbliżymy się do niego, czy nie. Nie wiem, na przykład ilość dzieci, no dobra, to akurat nie. Bo ilość dzieci wożonych w samochodzie może mieć wpływ na cenę końcową. Ale załóżmy, nie wiem, czy w danym samochodzie na przykład były wymieniane opony, tak? Regularnie. No, jakiś tam wpływ na pewno to ma na cenę, ale czy aż tak kolosalny, czy powinniśmy brać pod uwagę te dane, ten feature do tego, żeby zrobić jakąś predykcję? Niekoniecznie. Coś, o czym wcześniej już mówiłem, czyli machine learning może wziąć tak naprawdę, wysnuć wnioski z wszystkiego. No to jak już sobie ustaliliśmy, to nieprawda. Dodatkowo widzimy, jak dużo jest tych danych. Je trzeba po prostu odsiać, odfiltrować, tak? Nie wiem, krawlujemy stronę internetową na przykład w poszukiwaniu jakichś danych, no to wiadomo, musimy odfiltrować reklamy i tak dalej, żebyśmy byli w stanie wyciągnąć relevant data, to się nazywa, czyli jakieś takie dane, które coś nam wniosą do tego, co chcemy osiągnąć. No i taki największy mit chyba moim zdaniem, to są statystyki grupy .NET z zeszłego roku, wyciągnięte z meetupa, które mówią, ile było spotkań, ile było ludzi i dlaczego nie chodzicie przed wakacjami. Więc faktycznie mamy na przykład chmurę słów, tak, na temat tego, jakie były tematy najpopularniejsze na grupie .NET w zeszłym roku. No i widzimy, że .NET oczywiście, no .NET złapało ze względu na nazwę grupy, nie widzę Azura. Dobra, ale widzimy, że jest. Ale faktycznie, co możemy zrobić dzięki tym danym? No te dane już nam coś mówią, już wyciągamy z nich jakiś wniosek, tak? Nie musimy puszczać całego machine learningu po to, żeby zrobić predykcję, że hej, jak będzie ten rok, to pewnie w wakacje was będzie mniej. No nie, no wiemy, że tak będzie, tak? Bo mamy dane, jesteśmy w stanie to przeczytać i zinterpretować w jakiś sposób. Więc
machine learning nie zastępuje analityków, dziękuję bardzo. Więc tak, faktycznie nie zastępuje nam analityków taki machine learning, on nam ich wspomaga. Oni też muszą jakby zweryfikować, czy te dane mają jakikolwiek sens, bo możemy coś wyciągnąć, dowiedzieć się, że nie wiem, że latem jest mniej osób, tak, i nic nam to nie da, a tutaj akurat przysiądzie do tego jakiś analityk i stwierdzi, ok, latem jest mniej osób, więc może zrobimy inne tematy, które przyciągną inne osoby, na przykład na spotkania. Why not? No i wróćmy do tego, no, to czarne pudełko to jest trochę mało tak naprawdę, chcielibyśmy wiedzieć więcej trochę na temat tego, jak to działa w środku. I przydałoby się rozbić to pudełko. No, fakt, chciałbym, żeby to było takie czarne pudełko, tak samo jak chciałbym, żeby pakiety internetowe nosiły trole w wiaderkach i się tym nie interesować, ale trzeba znać nagłówek TCP/IP. Dobra. I teraz tak. Jeśli chodzi o dane i sam proces machine learningu, najfajniej to tak naprawdę obrazuje ten schemat. On jest na takim data mining modelu bazuje. Mamy jakiś pomysł, tak? Mamy pomysł, zastosujemy machine learning, będzie świetnie. Na pewno wszystko nam się wyjaśni, dlaczego jest mniej osób przed wakacjami na spotkaniach. I robimy sobie, pozyskujemy dane. No dane, jak już wspomnieliśmy, powinny być odpowiednie, czyli mamy jakiś business knowledge, czyli informacje o tym, na przykład, co jest dla nas wartością. No dla nas wartością, to Dominiko, business knowledge to... jeśli chodzi o business knowledge, no co jest dla nas wartością tak naprawdę? Przygotowujemy pod to dane, bo musimy wyciągnąć odpowiednie dane, wyfiltrować, dowiedzieć się, jakie są nam potrzebne, żeby uzyskać to, co chcemy mieć na końcu, czyli not publish, czyli nasze rozwiązanie, które będzie oddawało nam wyniki i będą one w miarę się pokrywały z rzeczywistością, co nie jest wcale takie oczywiste. Modelujemy, czyli wybieramy model tych, a oczywiście tutaj razem z tym data tak naprawdę i business knowledge modelujemy dane, wybieramy nasz model matematyczny, który będziemy trenować w gruncie rzeczy, czy tam odpowiedni algorytm. Model matematyczny to jest taki właśnie jakby algorytm, który właśnie wytrenuje się tak w zależności na przykład od zastosowanego algorytmu, nie wiem, jakaś tam sieć neuronowa, która ma odpowiednią głębokość na przykład, czyli odpowiednią ilość tych wiązań neuronowych i daje nam odpowiedni wynik. Nie zawsze oznacza to, że im głębsza ta sieć neuronowa, tym lepiej i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, trzeba coś wybrać, tak, żeby uzyskać jakiś efekt. Później robimy taki krok jak evaluation, czyli ocenę tego, jakie nam to daje wyniki, czyli jaka jest precyzja tego algorytmu, jak on jest dobry po prostu. Nie zawsze chcemy, żeby ten algorytm był jak najbardziej trafny. Czasem chcemy na przykład, żeby ten algorytm zwracał nam wyniki jak najszybciej. Nie zawsze jest powiedziane, że najszybszy algorytm to jest najlepszy algorytm. Czasem możemy sobie pozwolić na jakiś tam mały błąd albo duży błąd czasami, ale liczy się dla nas to, żeby na przykład mało nas to kosztowało na koniec miesiąca. Takie opcje też są, prawda? Wiadomo, większej precyzji wymagamy, kiedy przewidujemy, czy dany samolot będzie miał wypadek lotniczy, na mniejszej precyzji, kiedy stwierdzamy, czy dany pokój to jest łazienka, czy sypialnia. Prawda? Możemy się pomylić. Lepiej nie, bo lepiej nie mylić łazienki z sypialnią. Tak, no i dzięki temu jakby cały ten algorytm do tego, jak robić machine learning, wydaje mi się, że ma swoje zastosowanie. I faktycznie on się przekłada na to, jak się realizuje takie rzeczy w realnym świecie. I teraz taki mały disclaimer. Ja nie mam pojęcia, co robię. Totalnie. Tak jak mówiłem, ja faktycznie nie znam się na machine learningu aż tak. Znam się w części, ale jakby clue całej prezentacji polega na tym, że ja wam mogę opowiedzieć o tym, czego tak naprawdę nie potrafię od strony matematycznej. A mimo wszystko ja jestem w stanie wykorzystać te algorytmy, dać jakąś wartość i zrobić na przykład proof of concept dla jakiegoś klienta, a później oddać to w ręce osób, które już się znają na machine learningu i faktycznie wybiorą odpowiedni algorytm. Ja zrobię całą infrastrukturę, która na to pozwoli tej osobie, a ta osoba już niech się martwi swoim poletkiem, że tak się wyrażę, no bo po co wymyślać koło na nowo, tak? Nie ma sensu wymyślać koła od nowa.
jest matematyka, tak, są algorytmy. Ja kiedyś, wyobraźcie sobie, że w liceum wymyśliłem bubble sorta. Byłem tak z siebie dumny, poszedłem do pana od informatyki, on powiedział: brawo Dawid, wymyśliłeś bubble sorta. No, życie. No i tutaj z pomocą przychodzi nam Azure. I teraz trochę muszę opowiedzieć o Azurze. Czy ktoś wie, co to jest Azure? Albo jeszcze bardziej ogólnie, co to jest chmura? Jest klasyczne pytanie z konferencji, nie? Dobra, to tam może też było zgłaszane. No, kolega w bluzie. Nie, nie zgłaszałeś się? Dobra, wydawało mi się, że tak. Jak proszę o odpowiedź, to nie drapcie się. No? Dostęp do chmury to jest dostęp do jakiejś dużej ilości serwerów, gdzieś tam, na których możemy zapisywać dane albo obsługiwać się, jeśli mamy dostęp do tego. Tak, niewątpliwie. A dla mnie Azure to są klocki. Są takie klocki, które fajnie się składa. I im więcej się składa tych klocków w takiej chmurze, tym fajniejsze efekty można osiągać, tym fajniejsza jest ta architektura. No i faktycznie tym jest bardziej uniwersalna bardzo często. Oczywiście fajnie jest pisać taki kod, jak już piszecie kod, żeby się wyabstrahować od chmury. Natomiast nie zawsze się to da zrobić. Polecam użycie kontenerów na przykład, żeby wyabstrahować się od jakiejś infrastruktury albo jakiegoś podejścia serverless. Da się to zrobić w jakimś stopniu, natomiast trzeba się jak najbardziej wyabstrahować, nigdy nie wiadomo, lepiej się nie wiązać na 100%. No chyba, że z Azurem. Okej, okay. Ale jak mówimy o tych klockach, to musiałem wstawić ten slajd, on jest w ogóle totalnie nieaktualny, ale nie taki jest jego sens, bo są 24 regiony, 19 online, to jest nieprawda, teraz są chyba 34 albo 36 tych regionów, w ogóle w przyszłym roku otwierają w Afryce dwa, także no dzieje się. Ale no okej, okay, tu mamy te klocki nasze, nie? No jak to wygląda z tymi klockami tak naprawdę? Mamy właśnie to, co było mówione wcześniej, gdzieś tu powinniśmy znaleźć i to będzie ciężkie. Compute, wirtualne maszyny, serwery, kontenery na przykład, to też o tym wspominałem, storage, czyli jakieś duże powiedzmy przestrzenie, gdzie możemy trzymać pliki, możemy trzymać dane i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A my dziś zajmiemy się tym, nie działa, obszarem. Dobra, trudno. Tym obszarem dokładnie, czyli właśnie analityką, IoT i tak dalej, i tak dalej. Tak, to jest ten obszar? Ten obszar. I mamy tutaj, widzimy taki klocek jak machine learning. Chcecie, żebym wam omówił te usługi? Czy przyszliście na machine learning? Tego jest bardzo dużo, ale mogę tak w skrócie powiedzieć jeszcze. Tu mamy te dane, możemy sobie trzymać na przykład przy machine learningu. Bardzo fajnie jest, żeby sobie faktycznie wykorzystać takie rzeczy jak na przykład Data Warehouse, czy jakiś DocumentDB, teraz się nazywa CosmosDB. Także fajnie jest wykorzystywać takie rzeczy, gdzieś trzymać te dane, żeby później móc je analizować. Teraz na przykład można robić coś takiego, że się używa tego klocka, który się nazywa Stream Analytics. On pozwala przesyłać dane z jednego miejsca w drugie miejsce w Azurze tak naprawdę. A w międzyczasie na przykład podpiąć sobie machine learning do tego i na bieżąco do danych, które lecą nam, nie wiem, z jakiegoś urządzenia IoT, robić predykcję na przykład, czy będzie padało w danym regionie, czy też nie. No jest tego dużo, jak widać. No ale to wszystko działa. Nie, oczywiście beka. Mamy coś takiego i teraz przechodzimy tak naprawdę do tego naszego, tych naszych pierwszych klocków z tego machine learningu. To jest Microsoft Azure Cognitive Services. No i co to jest Cognitive Services? Czy ktoś słyszał o Cognitive Services? Okej, ludzie związani z programem Student Partners. Tak, mamy Cognitive Services. Cognitive Services to jest zbiór takich usług, takich serwisów, w których Microsoft zrobił cały machine learning łącznie ze zdeployowaniem aplikacji do siebie do chmury za nas. I właściwie można powiedzieć, że nie robimy nic, żeby zrobić Cognitive Services. No ale co wchodzi w skład tego tak naprawdę, bo można sobie mówić Cognitive Services, a nikt nie wie, o co chodzi. Więc przede wszystkim takie jedne z fajniejszych
takich usług. To jest na przykład computer vision, które pozwala na wykrycie na przykład na obrazie, co się znajduje i tak dalej, i tak dalej. Face API, to jest bardzo fajne. Można zmierzyć na przykład, czy ktoś jest szczęśliwy, czy też nie. O czym za chwilkę jeszcze też powiem. A przepraszam, to jest Emotion API. Face API mówi na przykład, czy dana osoba jest daną osobą, czy też nie i tak dalej. Custom Vision Service, którego zrobimy demo, więc nie będę go chwilowo omawiał. Ale to są te z obrazem. Dodatkowo mamy wszystkie związane z mową, z tekstem. Tutaj chyba jeszcze nie ma. Jest. Jest na przykład Knowledge, gdzie mamy Q&A Maker, czyli wgrywamy jakąś bazę wiedzy do serwisu i później to nam generuje jakieś pytania, więc możemy sobie szybko, nie wiem, chcemy się nauczyć na matematykę, wgrywamy mu wszystko z matematyki, potem sobie tylko generujemy Q&A, sprawdzamy, jakie mamy testy, dajemy odpowiedzi i zdajemy egzamin na piątkę. Tak, to są właściwie, tak, przetrenowane maszyny, mało tego, to są serwisy restowe już. Więc wystawiamy sobie jakieś API po prostu, odwołujemy się do niego, wysyłamy mu obraz i dostajemy jakąś zwrotkę z tym, co on sobie o tym myśli. No i tu jest czas na pierwsze demo tak naprawdę. Bardzo szybkie pierwsze demo, bo ono już jest napisane. Je napisał Microsoft. Więc jak coś nie działa, to nie moja wina. No i co jeśli chodzi o ten przykład? To jest tak zwany inteligentny kiosk. On jest na GitHubie, dostępny publicznie, możecie sobie bez problemu wejść, sprawdzić. Tutaj jest link, jak chcecie jeszcze, jak zdjęcie, to proszę. Jeszcze raz? Czy udało się? Udało się, dobra. Ale co o nim tak naprawdę? Dobra. Czy wiecie, czym jest Azure? Chmurą. Od Microsoftu. Czy ktoś kiedyś widział portal ażurowy? Dobra. Więc to jest portal ażurowy. Jeszcze nie? Jeszcze chwila? Bang. Tadam. To jest portal ażurowy. Nie, to nie jest portal ażurowy. To jest portal ażurowy. Wiecie, ile mam pieniędzy teraz tam. Dobra, na czym polega portal ażurowy tak naprawdę, na co on nam pozwala? No to jest takie nasze centrum zarządzania wszechświatem, jeśli chodzi o Azura. Trochę tak, trochę nie. Właściwie to jest jeden z dostępnych interfejsów w Azurze. Tak naprawdę. Bardzo dużo rzeczy można zrobić w portalu. W ogóle to jest chyba trzecia albo nawet czwarta wersja portalu. Ten jest najfajniejszy, bo jest najnowszy. Natomiast no, bardzo, bardzo wiele rzeczy można zrobić. Do niedawna jeszcze na przykład Active Directory można było obsługiwać tylko i wyłącznie ze starego portalu. Teraz już to przenieśli na nowy portal, więc git. SVN i w ogóle. Więc tak, faktycznie bardzo dużo rzeczy można zrobić przez portal, ale bardzo dużo rzeczy też fajnie się automatyzuje. Fajnie jest sobie skorzystać z czegoś takiego. I to akurat jest widoczne w portalu również. Ma to też aplikacja Azura na Androida na przykład. Możemy sobie odpalić taki shell cloudowy i możemy sobie wykonywać polecenia przez CLI, czyli taki command line interface od Microsoftu i możemy to skryptować sobie bez problemu. Możemy sobie z telefonu wykonywać skrypty w naszej usłudze, w naszych usługach azurowych. Możemy sobie stworzyć jakąś usługę i tak dalej, i tak dalej. Możemy robić takie template'y całego rozwiązania, które chcemy zdeployować. No, jest bardzo dużo możliwości. Możemy też po prostu odpalić PowerShell'a, odpalić Basha i to zrobić. Tutaj są dostępne dwa shell'e, tak naprawdę jest Bash i PowerShell. Co, tak ciekawostka, nie wiem, czy PowerShell jest jeszcze w preview? Już nie, ale dla wszystkich hejterów MS-u najpierw był Bash. Także jeśli chodzi o Azura, chyba 70% w ogóle maszyn, które są postawione na Azurze, to jest Linux. Więc jakby ludzie, którzy programują w Javie i nie, jak najbardziej zachęcam do skorzystania, bo faktycznie można. Ale okej, przejdźmy do tego demka, co się z nim dzieje. No więc najpierw musimy sobie tak naprawdę utworzyć naszą usługę, z której będziemy korzystać. Ja jej nie będę tworzył w tym momencie do końca,
Natomiast robimy sobie, po prostu klikamy twórz nowe, wpisujemy nazwę naszego serwisu, wybieramy subskrypcję, z której będziemy korzystali, region, czyli w którym miejscu, w którym data center ma dokładnie się to znaleźć, cennik, bodajże, tak, 20 coli na przykład na minutę. I wybieramy naszą resource grupę, to jest taki nasz pojemnik na te wszystkie usługi, które będą w tej chmurze. Zgadzamy się na to, że Microsoft zje nasze dane. Nie, nawet nie wiem, na co to jest zgoda, akceptuję zawsze. No i okej, po czasie tworzy nam się ta nasza resource grupa, tworzy nam się nasza usługa. No ja już przygotowałem to sobie wcześniej, żeby nie zabierać nam czasu, bo materiału trochę jest, a nie da się nauczyć machine learningu w godzinę. No i mamy faktycznie zdeployowane już trzy nasze takie serwisy. Jest na przykład Computer Vision API. Jak sobie w to wejdziemy, mamy nasz endpoint, mamy nasze klucze. I te klucze to są klucze, które powinniśmy wykorzystać w SDK. Po prostu wkleimy je do projektu, właściwie już są wklejone. I właściwie mamy gotową aplikację, która będzie dla nas pracowała. Tutaj pokazuje, ile coli wykonało się do tego API i tak dalej. No i odpalę sobie po prostu to, co już wcześniej zostało przygotowane. Tak, przy czym Cognitive Services to jest takie najbardziej ogólne, tak? Bo to jest machine learning, który ktoś już za nas zrobił zupełnie. Czyli tak jak brzmi tytuł prelekcji zresztą, nie takie algorytmy straszne, kiedy ktoś je zrobił za nas. Ale faktycznie mamy tutaj demka, możemy sobie wejść, nie wiem, co chcecie wybrać. Coś, do czego mamy dostęp. Emotion API niech będzie. I powinno pokazywać. Złapało. Okej, ale mam różne emocje na różnych twarzach, także faktycznie mam dość neutralną twarz. Możemy sobie odpalić dalej. Takie fajniejsze przypadki to jest właśnie na przykład real-time crowd insight. I tu jest tłum, jak widać. Także możemy zauważyć, że w tym momencie za chwilkę nam się zacznie tutaj pushować, te dane zaczną się. Jest. Nawet płeć wykrywa. Tak, jestem mężczyzną, udało się. Mam 28 lat, to jest nieprawda i jestem zadowolony. I tak mam. Im jestem bardziej zadowolony, tym jestem młodszy. Dobra, więc tak, no widzimy, że to faktycznie działa i to już jest gotowe tak naprawdę. To już jest praca, którą ktoś wykonał za nas. My nic nie musieliśmy robić praktycznie, tak jak widzicie. Okej, musieliśmy napisać kod, ktoś już też go napisał za nas, więc możemy go po prostu ukraść. On jest na licencji MIT prawdopodobnie, jak większość teraz rzeczy od Microsoftu, więc nie ma co się tak naprawdę jakby bać i można śmiało kraść i sobie z tego korzystać. Tak, namawiam ludzi do tego, aby kradli. Okej. Dobra, zduplikujemy ekran, ale ten tryb prezentera trochę nie działa dla mnie. Okej, ale przejdziemy do kolejnego demka i tak, więc niewiele tracimy. Kolejne demko to jest Custom Vision API. I tutaj trochę sytuacja się zmienia, bo tutaj już ktoś za nas nie trenuje. Tutaj dostajemy gotowy model tak naprawdę i sami trenujemy go naszymi danymi. Więc nikt nie musi jakby, możemy sobie później sprawdzać przez taki panel i z tego też jesteśmy w stanie sobie taki serwis restowy wygenerować. Właściwie on już jest wygenerowany w momencie, kiedy go odpalamy. Zalogujmy się. Ile, na jaki czas Microsoft zapewnia wsparcie dla tej usługi? Na przykład jak robimy aplikację, to często chcemy, żeby ona w ogóle działała, tak? To prawda. To może być się z tym Azure'em związane. Tylko 4 lata, 5? To znaczy, wsparcie na pewno jest. Jest to usługa restowa, więc nie sądzę, żeby ona zniknęła w ciągu najbliższych 20 lat. Chyba, że będziemy mieli koniec świata, to wtedy może jakiś data center padnie. Ale oprócz tego, tak naprawdę to Face API
ono już jest, ono było wcześniej poza Azurem w ogóle. To się nazywało lata temu Project Oxford i to jest po prostu teraz cały czas tak naprawdę rozszerzane. Do tego są dostawiane nowe usługi, ale nie widziałem jeszcze żadnej usługi, która była i zmarła jakby w trakcie, nie? Tak naprawdę one faktycznie gdzieś tam w backendzie one są usprawniane. To nie jest tak, że one, że nikt przy nich nie majstruje. Oczywiście one są usprawniane, one są coraz lepsze, no ale to dla nas dobrze. Natomiast od strony takiego end usera one się nie różnią. Więc prawdopodobieństwo na to, że coś się zmieni, no jest, zawsze jest, ale bardzo małe. Nie. Znaczy mogliby, ale nie zrobią tego. Tak? Może ja bym odpowiedział na te pytanie w trochę inny sposób, bo mam też chyba fajną ideę. Jeżeli jesteśmy użytkownikiem i płacimy na przykład za coś pieniądze w taki sposób, że na przykład kupiliśmy sobie jakąś tam usługę Cognitive Services, to to oczekujemy, że ta usługa po prostu działa i że ktoś jak będzie majstrować przy tej usługę, znowu się na coś zgadzam. No, raczej się nie zdeaktualizuje to. Okej, okay, jak utworzyć sobie taki nowy serwis, który wytrenujemy sami naszymi danymi? Wpisujemy cokolwiek. Opisu nie musimy, ale też wpisujemy cokolwiek. No i teraz możemy sobie wybrać tak naprawdę to, co będziemy klasyfikować, bo nie wiem, na przykład Microsoft stwierdził, że dany model matematyczny będzie lepiej pasował do jedzenia, a inny do jakiegoś retailu, a jeszcze inny dla dorosłych, nie wnikam. Więc faktycznie możemy sobie coś takiego wybrać i zacząć tworzyć. No ja załóżmy, że musicie mi powiedzieć, czy to jest retail, czy to jest food, bo nie wiem. Jak myślicie, co powinienem zaznaczyć? Food? Dobra. Puszki to jedzenie. Okej, okay. Stworzyliśmy cokolwiek. Wejdziemy w zdjęcia i zaczniemy robić zdjęcia. Znowu mam wiele twarzy. 50 twarzy Dawida. I pokażemy puszkę Red Bulla. Czas na wodę. Lokowanie produktu. Adres bloga tu powinien być. Wyłączę twarz, bo to może niekoniecznie jest najlepszy widok. I dodamy naszą paczkę. A, nie tak, nie umiem. Dobra. A. Dobra, cofnijmy. Musimy dodać tylko te, które są jednym typem. Więc wybierzmy sobie Red Bulla. Dobra. Nasz machine learning jest upośledzony akurat. Całe szczęście mamy bardzo szybki internet na Politechnice. Widzimy, że wytworzył nam się ten tag, jest Tiger. Dodajemy kolejną paczkę. Mamy 5 zdjęć, poradzi sobie. To oczywiście nazwiemy Kobra. I klikamy trenuj. Teraz nasz algorytm idzie na siłownię, robi bica i zaraz będzie nam odpowiadał. Okej, udało mu się coś tam zrobić, nie wiemy co totalnie. Jak sobie klikniemy tutaj, to mamy prediction URL, czyli to jest ten jakby adres, pod który musimy się odwoływać do naszego serwisu restowego, już serwisu restowego, to jest świetne, który jest wytrenowany i który może nam odpowiadać na nasze requesty. No ale my jesteśmy bardziej leniwi i po prostu wgramy zdjęcie przez wytrenowaną już. Okej. Okay.
Tak. Trzeba skasować i zrobić nowe. Mhm. Myślałem, że mogę skasować z tamtego poziomu, ale niestety Windows mnie oszukał. Pyk. Ufam mu, że zrobi dobrze wodę, jak już ogarnie Red Bulla. Sprawdzić? Pyk. Wrzucamy sobie, no i widzimy, że jest to Tiger. Także na 97%, natomiast Cobra jest to na 1,9%. Także faktycznie to rozwiązanie już działa, to nam daje predykcję. Mamy nowe zdjęcie, mamy informację o tym, co na tym zdjęciu się znajduje. Nie wiem, wyobraźcie sobie, że jest jakaś fabryka, w której idzie taśma i produkują się, nie wiem, śmiej żelki i Kinder Niespodzianka. I chcielibyśmy, żeby na jednej taśmie zawsze były śmiej żelki, a na drugiej zawsze Kinder Niespodzianka. No ale Kinder Niespodzianka jest, prawda, owalna, więc bardzo łatwo spada na drugą taśmę. Chcielibyśmy uniknąć takiej sytuacji, w związku z tym skanujemy obiekty, czy faktycznie za każdym razem uda się jakby dobry obiekt położyć na dobrej taśmie. I możemy na podstawie tego jakiś alert, powiedzmy, wywołać i tak dalej, i tak dalej. Jakość produktów, może być to ciężkie w gruncie rzeczy, w sensie da się jakiś defekt na przykład w ten sposób wizualny, nie? Natomiast nie zawsze to jest dostępne, nie? Bo nieraz masz, nie wiem, na taśmie różnie leżą te jajka, na przykład niespodzianki, prawda? Więc nie wiemy, czy ona jest pęknięta w środku, czy też nie, to sreberko zostaje, ale fakt, można to do tego zastosować jak najbardziej. No i tak naprawdę już mamy gotową rzecz, możemy sobie dogrywać te dane i jak wejdziemy sobie w predykcję, to tutaj już mamy naszą predykcję i możemy dodać jakieś dodatkowe tagi albo zaznaczyć sobie to, zaznaczyć, że to jest jednak Tiger. I zapisać, i mamy to już wtedy zapisane i mamy to w naszym datasecie, który jest tym wytrenowanym. To jest to zdjęcie dokładnie, które się ostatnio... Także możemy cały czas dotrenowywać nasz algorytm i cały czas jakby poprawiać jego rezultaty. I on będzie coraz lepszy dzięki temu. Jakbym tylko ogarnął tryb prezentera tak jak powinienem. Nieźle. Są też jakieś usługi odnośnie dźwięku, nie tylko obrazu. Bo z dźwiękiem przeważnie w Microsoftie jest słabo. Korzystaj z Cortany? Znaczy nie, samo odkrywanie głosu. Hej Cortana. Tak, ale mi bardziej chodzi o muzyczne. Muzyczne? Wiesz co, nie badałem sprawy, więc ciężko mi jest odpowiedzieć. Możemy spojrzeć na te usługi, które jak kiedyś mi zadziała tak jak powinno. Szybciutko do slajdów. Okej. Dobra. I tutaj mamy dźwiękowe, to jest głos. Widać, że nie ma tutaj muzyki. Nie badałem tematu akurat, jeśli chodzi o muzykę, ale nie sądzę, żeby... Znaczy... Na 90% prace nad tym trwają, może tak, bo nie sądzę, żeby tego nie robili. Tym bardziej, że akurat jeśli chodzi o machine learning, to Azure to jest najbardziej zaawansowana chmura obecnie na rynku, więc jakby nie ma lepszej, jeśli chodzi o te zastosowania machine learningowe. Nie ma jeszcze z muzyką, nie wykluczamy, że będzie. Nie wiadomo kiedy, ale generalnie na pewno nad tym pracują. Także jest szansa na Shazama bardzo szybko. Kolejna rzecz, to jest taki fun fact w sumie na temat tych cognitive services. Jest na Androida taki budzik, ja go bardzo lubię i go stosuję i on korzysta właśnie z tych API. To jest chyba moje ulubione w ogóle, kiedy musisz wypowiedzieć jakąś frazę, taki łamaniec językowy i on sobie rozpoznaje, czy faktycznie się udało dobrze wypowiedzieć to. No i to faktycznie budzi. Tego nie polecam, trzeba znaleźć coś zielonego, czerwonego i tak dalej i ciężko jest znaleźć na chacie wszystkie kolory. Cały czas trzeba się budzić, wyjść z mieszkania, szukać. Masakra. Natomiast to jest bardzo fajne, bo można się uśmiechnąć rano, ale czasem prosi o smutną minę i to mi się nie podoba.
Dlatego mam wycieraczkę z napisem dzień dobry, żeby w razie czego. Ale tutaj macie QR code i możecie sobie zeskanować ten QR code, to was od razu przeniesie do stora. Jak ktoś chce, to może sobie pobrać. Także dam wam chwilkę, ja się akurat wody napiję. Będziecie mnie za to nienawidzić, wiecie. A powinienem to inaczej zareklamować. Dzięki temu już nigdy nie zaśpicie na zajęciach. I znowu pudełko. Się czepiłem tego pudełka. No ale to w sumie oddaje jakby istotę całego machine learningu. No nie wymyślamy tego koła na nowo. Zawsze mamy to pudełko, zawsze gdzieś jest to pudełko. Piszemy w Pythonie, zazwyczaj wybieramy jakiś gotowy model matematyczny, jakieś gotowe rozwiązanie, wybieramy jakieś CNTK, o czym później, jakiś TensorFlow, cokolwiek, jakieś, nie wiem, Pythonowe biblioteki różnej maści szalone. I właściwie często wybieramy model matematyczny, który zastosujemy, wrzucamy do niego dane i czekamy, co on nam wypluje. No i trochę, żeby rozszerzyć te klocki, żeby trochę więcej nam dać, żeby móc wybrać sobie, jaki konkretnie model chcemy zastosować. Bo tam wcześniej mogliśmy tak, najpierw dostaliśmy coś. Dostaliśmy zupełnie pudełko, nie wiedzieliśmy, co jest w ogóle tam w środku w tym pudełku. No i to było to Cognitive Services. I w tym Cognitive Services dostaliśmy czarne pudełko. Czarne, nieprzezroczyste pudełko, nie wiemy, co w nim jest. W Custom Vision API to pudełko było uchylone. My już sobie mogliśmy tam wkładać różne rzeczy, wyjmować i odpowiednio, powiedzmy, dostroić to pudełko. No a teraz mamy Azure Machine Learning Studio, właściwie to się powinno nazywać w pełnej nazwie, tak? I ten Azure Machine Learning to jest takie trochę przezroczyste pudełko już. Jeszcze nie żółte. Natomiast to jest faktycznie przezroczyste pudełko. I to przezroczyste pudełko pozwala nam zajrzeć troszeczkę do środka, trochę uchylić rąbka tajemnicy i w gruncie rzeczy wybrać taki model. Czyli konkretnie sprecyzować, jakiego modelu chcemy użyć do tego, żeby zwrócić sobie te dane. No i tu się pojawia problem. No Dawid, ale jest tyle algorytmów, jest tyle różnych opcji, nie wiem co wybrać, jak żyć. No i nie popełniamy samobójstwa, tylko wchodzimy na stronę Microsoftu i tam jest coś takiego jak Azure Machine Learning Cheat Sheet. I ten Azure Machine Learning Cheat Sheet nam mówi o tym, jaki algorytm chcielibyśmy zastosować. I zazwyczaj algorytm na wybieranie algorytmu działa tak. Jest start. Co chcemy? Chcemy przewidzieć, czy jest to kaczka, czy Mario. Czyli predicting categories, tak? Chcemy przewidzieć, czy kaczka, czy Mario. Mamy dwie klasy. Tutaj. A tu robimy full random i patrzymy, co da najlepszy wynik. Serio. Ale stwierdzamy, że chcemy jeszcze dołożyć do tego Tigeru Red Bulla i wybieramy jednak trzy kategorie, więc korzystamy z, powiedzmy, z tych multiklasowych modeli. Albo mamy na przykład, też będziemy taki case omawiać, salon samochodowy, czy tam jakiegoś dealera samochodów, ogólnie dealera, niech będzie. I chcemy sprawdzić, ile coś może kosztować, tak? No i czyli wybieramy takie modele regresyjne i te regresyjne jakby to jest na podstawie feature'ów, które mu zadamy, tych cech, które określają, co tam będzie się działo, wypluwają nam jakąś wartość. No i jeszcze jedna, to są takie, właściwie to dwa. Detekcja anomalii, czyli na przykład powiedzmy, że ktoś chce wziąć kredyt i wszyscy biorą kredyty, jest świetnie, póki ktoś nie ma predyspozycji do tego, żeby przestać go spłacać. No i to jest jakaś tam anomalia, tak? Jakaś odskocznia, albo nie wiem, mamy fabrykę i na linii idzie na przykład 10 jakichś tam produktów na sekundę, to taśmy dość szybko działają, 10 produktów na sekundę i na przykład nagle poszło nam 300, to znaczy, że coś się mogło wysypać, nasze jajka już nie są
to źle. Dobra, i możemy klastrować sobie też dane. A to w ogóle fajny przypadek. Ostatnio na wykładzie właśnie na Politechnice Poznańskiej doktor, zabijcie mnie, nie pamiętam nazwiska, opowiadał o takim fajnym przypadku i to pokazuje, jak ten machine learning nie zawsze jest potrzebny, czasem wystarczy wizualizacja danych, ale był taki przypadek, gdzie w Londynie była epidemia cholery i sklastrowano dane pod względem tego, gdzie ludzie, jakby gdzie zaczynały się te choroby, gdzie epidemia się rozpraszała. I jakby na podstawie tego klastrowania wyszło, które studnie w Londynie były zatrute i dzięki temu powstrzymano epidemię cholery. Taka ciekawostka. Także klastrowanie też czasem, czyli do jakiej grupy przynależy dana osoba. Czasem można, faktycznie można sobie kategoryzować, ale można na przykład przypisywać do różnych grup też i nie wiem, wydzielać jakieś na przykład wspólne cechy dla klientów, które mogą charakteryzować, czy dany klient kupi dany produkt, czy też nie. Pytania do tego fragmentu? Dobra. To jest znowu to, że jak się rozumie dane, to się zadaje pytania, nie? To może coś jeszcze muszę wyjaśnić. Można zaimplementować też swoje własne algorytmy. I tak i nie. W sensie niedługo. No i tu przechodzimy do DEM, do dwóch DEM, które odnoszą nas, które nas przerzucają prosto do portalu Azure'a. Nie wiem, ile czasu już mówię? Godzinę. Dobra, to jeszcze trzy i będzie po wszystkim. Okej. I to są dwa ostatnie DEMA tak naprawdę. A, może najpierw pokażę, jak to się tworzy, nie? Wchodzimy sobie na portal, klikamy na plusik i wpisujemy sobie machine learning, bo to nas interesuje. Uwaga, jak chcemy stworzyć coś z big data, to nie wpisujemy big data, są do tego rozwiązania, które mają normalne nazwy. I klikamy sobie create. Czekamy 3 godziny. Żartowałem. Odświeżamy stronę. Odświeżamy stronę i to już nam się wygenerowało, więc utworzyło nam to taki storage account, w którym będziemy trzymać swoje pliki, po to nam ten storage account, bo czasem wrzucamy jakiegoś Excela na przykład, bo można sobie wrzucić plik CSV z danymi i powiedzmy gdzieś tam go obrobić. No ale no i plan jakiś, czyli ile tak naprawdę jesteśmy w stanie zapłacić, są darmowe plany na to? Są. Natomiast tam jest chyba bodajże 2 godziny obliczeń w tym się zawierają, czyli jeśli wykonujemy bardzo dużo tych obliczeń, no to musimy gdzieś tam zwiększyć sobie ten plan, czyli coś już tam zapłacić za te predykcje. Tak, tak, o pieniądzach jest niebezpiecznie w temacie chmury. Szczególnie kiedy podepnie się jakąś maszynkę, podepnie się kartę i się zapomni o tym przez miesiąc. Ale na to też są rozwiązania. W Azure możesz sobie zaskedulować, kiedy masz wyłączyć maszynę, czyli możesz na przykład zaskedulować, że codziennie o godzinie tam powiedzmy 23 maszyna wirtualna powinna się wyłączyć, albo na przykład tego dnia o tej godzinie. Więc można o tym jakby, albo nie wiem, kończysz pracę codziennie o 16, więc zrobisz sobie taki trigger, że o godzinie 16 wyłącz się maszyno, idę na chatę i mnie nic nie obchodzi. I na pewno nie stracisz więcej pieniędzy niż chciałeś. Także da się. Da się z tym żyć. No jak ze wszystkim, prawda? Z chorobami też się da, ale po co? Chyba internet jednak, a nie Azure. Jak sobie wejdziemy w nasz workspace, to załaduje nam się za chwilkę. Zaraz zrobię to, co ostatnio prelegent Microsoftu na konferencji. Ale nie mam Chroma. On instalował, tak. Coś w wersji portable? Tak, to jest ten moment, nie? No cóż, skorzystam z innej przeglądarki. Co ciekawe, na niektórych przeglądarkach ceny maszyn wirtualnych na Azure potrafią być wyższe. Na
dużej ilości sklepów internetowych, kiedy wchodzisz z iPhone'a, też jest drożej. Całkowicie serio, wejdźcie sobie i sprawdźcie cenniki na Edge'u, a później spójrzcie na Firefoxie. A jak się wchodzi przez Windowsa, to ja wiem. A spali trochę milion pesos. Nie sprzedałem. To już kredyt zaciągnął. Bardzo nie szanuję tego, co się właśnie dzieje. Ale na to też jestem przygotowany. Użyję Edge'a. Wejdziemy sobie najpierw na tę stronę. Spróbuj wyczyścić cache. Właśnie to zrobiłem. Dobra, kliknąłem nie na to, ale... Powiedziałbym, że u mnie działa, ale wszyscy widzicie. No bardzo dziwne to jest. Czy ktoś zna taki portal jak Kaggle? Polecam ten portal, tam jest bardzo dużo danych. Waszych kart kredytowych. Nie, a tak serio, jest tam faktycznie bardzo dużo danych, bardzo fajnie można się tam nauczyć po prostu operować tymi danymi i wyciągać coś z nich. I te dane już często są też przeanalizowane, więc wiecie mniej więcej jak do nich podejść, możecie sobie porównać wasz wynik z czyimś wynikiem. Bardzo fajna sprawa, żeby się po prostu poćwiczyć. Zamiast na siłowni to z tym. Dobra, niestety to się nie udaje. Pojęcia nie mam czemu. Spróbuj iść teraz z Explorer. I sprawdź ceny. Będzie taniej pewnie. To jest bardzo dziwne. Ostatni raz, ostatnia próba i... Nie mam Chroma. Dobra. Ale przygotowanie pozwala mi na to, żebym omówił z wami te dane i kroki tego, jak coś stworzyć za pomocą dokumentu. Bardzo dziwne to jest. Ok, mamy sobie właśnie taki, o którym wcześniej wspominałem, dealera samochodowego. I mamy taki komis, powiedzmy, internetowy, coś a la Otomoto, whatever, coś tego typu. I puściliśmy sobie na tym portalu jakiś crawler i on nam wyciągnął dane na temat tych samochodów, czyli ich takie feature'y. I te dane nie są do końca czyste, no bo one są skraulowane, wiadomo, czasem czegoś brakuje, czasem coś jest. Więc automatycznie jesteśmy w stanie sobie jakby z tymi danymi poradzić w jakimś stopniu, ale trzeba je obrobić. No i chcielibyśmy teraz przewidywać cenę samochodu, czyli na przykład ktoś przychodzi i mówi: panie, kup pan, Niemiec płakał jak sprzedawał. Passata. Słucham? Passata. Passata na przykład, super Passat, Janusz, kup. I ktoś faktycznie mówi 1 000 000 złotych za tego Passata. No i tak wiecie, że to może nie do końca być prawda, ale na wszelki wypadek puszczacie to podajecie parametry tego samochodu, puszczacie to do swojego modelu matematycznego i wyskakuje wam predykcja, ile taki samochód mógłby kosztować. Przy czym zaznaczam od razu, to demo nie do końca działa. To demo działa w przy odpowiednich wartościach. On jest w stanie przewidzieć sporą część danych, o czym się przekonacie, ale to jest nie przy danych skrajnych. Te dane po prostu nie zostały dostatecznie dobrze przygotowane w tym momencie. I tak naprawdę wina nie jest modelu, wina jest danych w tym przypadku. Ale chodzi tak naprawdę o to, żeby pokazać, jak to zrobić, a o to, żeby to sobie stunować, żeby uzyskać najlepsze efekty, no to już jest jakby zupełnie inna historia.
No i mamy wszystkie kolumny danych, które są w tym naszym pliku i to jest plik CSV, bardzo duży plik CSV. I mamy cenę, rok rejestracji samochodu, cenę mamy, bo chcemy wytrenować, prawda, ile dany samochód kosztował, więc musimy wiedzieć, ile kosztował, żeby sobie to wytrenować. No markę, typ silnika, na przykład datę wykraulowania danych, czyli datę tego, kiedy te dane zostały uzyskane. No to nam nie jest potrzebne, więc te dane będziemy pomijać w naszym algorytmie. I tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to nie jest clue. Tu jest jakiś wykresik przedstawiający korelację tych danych prosto z tego Kaggle. Możliwe, że można by było to zrobić, natomiast nie wiem, czy one się powtarzają, czy to jest po prostu tak, że była konkretna aukcja i te dane, powiedzmy, bo niekoniecznie ten sam model, tak, został na przykład została zredukowana jego cena. Więc możliwe, że na przykład to są różne modele, tylko różnie właściciele je cenią, więc to i tak się uśredni. Te cechy gdzieś tam się sumują, nie? Więc... Okej, okay. No mamy portal, już widzieliście portal, jak działa. Wybraliśmy sobie, powiedzmy, darmowy plan. Mamy listę zasobów. No i jak wejdziemy sobie, to jest dokładnie to, czego nie udało nam się załadować. Mamy taką kartę. I wchodzimy sobie do kolejnego portalu, czyli do naszego studia. I prawdopodobnie tam już się uda wejść. Tak. I udało nam się przeskoczyć ten krok, który nam nie zadziałał. I dalej już lecimy z żywym materiałem. Jeśli uda się przeskoczyć resztę. No i udało się. A może jeszcze najpierw nie to, najpierw to. Mamy coś takiego jak dataset, czyli ten nasz plik. Jak sobie klikniemy na new, dataset from local file, możemy sobie wgrać jakiś plik CSV i on się nam zaploaduje na ten nasz storage. I dane z tego pliku będziemy później obrabiać, co Wam zaraz pokażę, i na podstawie tego później tworzyć predykcje. Jak te dane wyglądają? Zaraz zresztą zobaczymy w naszym eksperymencie. Kolejnym krokiem jest to, że tworzymy sobie nowy eksperyment. I w naszym przypadku byłby to pusty eksperyment na przykład, bo on jest stworzony od zera. Przechodzimy sobie do zakładki eksperymentów i wchodzimy sobie w eksperyment. I nasze kolejne klocki, bo w naszym klocku od machine learningu mamy inne klocki. Wybieramy sobie poszczególne właśnie komponenty, z których będziemy składać nasze rozwiązanie. I takim pierwszym jest nasz dataset, który sobie wgraliśmy. Tam, gdzie to wcześniej wgraliśmy, teraz jest to po prostu dostępne z tego poziomu. Gdybyśmy chcieli to przerzucić, to po prostu w ten sposób, no już mamy, prawda, wrzucony nasz dataset. I wszystko to łączymy sobie jakby w takie flow, przeciągamy sobie te kreseczki. Może skasuję i połączę, żeby było widać. Pyk. Nie musiałem tego robić, pewnie każdy to zrozumiał, ale dlaczego nie? Jak tylko uda mi się to upuścić, dobra. No i jak klikniemy sobie prawym przyciskiem, możemy sobie wejść na ten dataset i go zwizualizować. Run. O. No i widzimy, że mamy dane, ale tak. Tutaj na przykład nie mamy typu silnika, nie mamy, aha, to jest w ogóle z niemieckiego portalu, tak, więc mamy ja, nein, benzin, diesel akurat się zgadza, angebot, totalnie nie mam pojęcia, co to znaczy, chyba ogłoszenie, nie?
tak, czy ktoś jest prywatnym sprzedawcą, czy to jest jakiś komis i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy te dane, możemy sobie kliknąć na przykład na price, zobaczyć, że to jest jakiś tam numerek, jaka jest mediana, no generalnie jakieś tam insightsy z tych danych, no ale te dane nam nic w gruncie rzeczy nie mówią. Więc przeciągamy sobie, najlepiej jest tu wyszukać, nie? Select. Generalnie wszystkie te komponenty są dostępne z poziomu tej szukajki i z tych menu tutaj, które możemy sobie przeskrolować, więc po prostu będę teraz mówił o tym, co już jest przeciągnięte i co to robi. No pierwsza rzecz to jest taki column, select columns in dataset, czyli wybieramy odpowiednie tak naprawdę cechy, które nas interesują, czyli te feature'y, o których wcześniej mówiliśmy. No ja zakładam na przykład, że liczy się marka, ilość koni mechanicznych, no nie wiem, na przykład data, kiedy został wrzucony samochód, no niekoniecznie mnie interesuje. Kolejnym takim klockiem naszym jest czyszczenie danych, czyli właściwie kiedy będzie brakowało jednej wartości, to usuń cały wiersz. Mamy tyle danych, że po prostu chcemy po prostu pełne dane, nic więcej nas nie interesuje. I pierwszy taki fragment customizacji, który możemy sobie zrobić, to jest jak ktoś chce oddać za darmo, pomijając to, że to jest dziwne, to możemy pominąć takie też rekordy. Bo okej, pominiemy puste, ale nie pominiemy tych, które mają na przykład cenę, która się równa 0. Albo bo ktoś stwierdził, że zamieni kłada za motocykl i dorzuci, nie wiem, śmiejżelki. A na przykład na przykład chcemy to pominąć. Moglibyśmy na przykład mniejsze niż 100 na przykład i tak dalej, bo ktoś za 50 zł chce sprzedać kłada. Więc generalnie robimy sobie zapytania SQL-owe i po prostu odfiltrowujemy te dane i nas to nie obchodzi. Dalej, po to, aby nasz... aby nasz algorytm zrozumiał, co te dane oznaczają, edytujemy sobie tak zwane metadane, czyli informacje o tym, jaki typ danych to jest. No i tu robimy sobie akurat na kolumnach takich jak gearbox, czyli skrzynia biegów, typ paliwa, czyli diesel, benzyna, bla. I marka, że to są takie dane kategoryczne, czyli one mówią, że to jest w tej kategorii i to coś to określa. To nie jest taka liniowa rzecz, tylko kategoryzuje w jakiś sposób. I jeszcze jedno metadata, zaraz opowiem o tym wcześniej, ale to jest też zabawne, bo czy można robić właśnie swoje jakieś algorytmy i tak dalej, jeśli chodzi o te machine learningowe rozwiązania? W jakimś stopniu tak jak wspominałem, i to jest właśnie ten case. Azure nie rozumie czasem. Czasem trzeba samego Azure'a uczyć. Azure nie rozumie czegoś takiego jak sam rok, na przykład. Nie można podać 4 razy Y w tym przypadku w machine learningu. Trzeba podać jeszcze dzień i miesiąc. W związku z tym trzeba sobie napisać skrypt w Pythonie, który nam to przerobi tak, żeby Azure nas zrozumiał. To jest taki specjalny case. No i jak widzimy, to jest ten skrypt. To jest w sumie co, zaimportowanie takiej bardzo popularnej Pythonowej biblioteki do Data Science, Pandas. Definicja takiej main function, do której wejdzie nasz program i się wykona. Modyfikacja data frame'u, czyli takiego okienka z danymi, które będzie i ta transformacja będzie zaaplikowana jakby do wszystkich tych kolumn, wszystkich wierszy. No jedyne co robimy, to dodajemy 0101, żeby był 1 stycznia, bo wszystkie samochody są wtedy produkowane. I wtedy już Azure rozumie, że to jest data. No to taki ciekawy case akurat. No nieraz czasem faktycznie się zdarzy, że czegoś nie można zrobić, ale jak widać można sobie z tym poradzić. Także możemy pisać customowe skrypty, możemy sobie bardzo dużo rzeczy zrobić z poziomu Pythona. Na przykład w R też można. Później normalizujemy dane. I normalizujemy dane, czyli jakoś tam je uśredniamy, powiedzmy, i tak dalej. Oprócz ceny, bo wszystkie są jakimś tam, i tu stosujemy taką normalizację Z-score. Nieważne. Ważne, że to uśrednia dane w jakiś sposób i robimy to z wszystkimi danymi, które są numeryczne, żeby nam się po prostu te wartości za bardzo nie rozjeżdżały.
I nadajemy im cenę tak naprawdę. Przepraszam, i pomijamy tylko cenę. Kolejna rzecz, to te wszystkie dane teraz musimy sobie podzielić. Dlaczego musimy podzielić dane? Nie? Myślę, wykorzystuje część danych do trenowania modelu, a część do sprawdzania modelu. Dokładnie tak. Nie chcemy użyć wszystkich danych, nie? Nie wszystkie dane, jakby jak wytrenujemy go, ten nasz model w 100% danymi, które mamy, to skądś musimy jakby uzyskać potwierdzenie, że to nam się zgadza. Więc jak go wytrenujemy przez 100% naszych danych i wrzucimy mu coś z tego 100%, to on będzie wiedział, bo już to zna. A my mu chcemy dać coś, czego nie zna. Jest dla niego, z jego perspektywy, nową wartością, ale my wiemy doskonale, jaka powinna być. Więc sprawdzamy, czy on dobrze przewidział i czy zgadza się z tym, co było w tych danych już teraz. Dlatego dzielimy to i robimy to w stosunku 0,7 do 0,3, czyli 70 do 30%. I randomujemy to wszystko, random seed, niech się dzieje w ogóle wszystko. Dalej dorzucamy coś takiego jak train model. To w gruncie rzeczy dostaje dwa inputy. Pierwszy to jest to są dane, a drugi input to jest model, który wybraliśmy. No i wybieramy sobie, że to, co chcemy, czyli nasz label column, czyli to, co chcemy przewidzieć, to jest cena. Wybraliśmy akurat ten model. Dlaczego? Bo przynosił mi najlepsze rezultaty według algorytmu, który już Wam wcześniej przedstawiałem. I on daje jakiś efekt. To nie jest super efekt, to jest jakiś efekt. Ale to jest ten klocek, którym się będą bawić ludzie, którzy się na tym znają i trzymamy za nich kciuki. Dalej jest score model, czyli taka ocena właśnie naszego tego algorytmu. I możemy sobie to odpalić na przykład i zwizualizować. I to już są dane, tak, które gdzieś tam nam się wypluły. To jest po wszystkich tych krokach, po przeczyszczeniu, po kategoryzacji. Mało tego, te dane po każdym kroku jesteśmy w stanie sobie wyświetlać. Czyli jak tu sobie na przykład wyświetlimy te dane, result dataset, visualize, to już nie będziemy mieli tych zerowych cen. Na każdym kroku możemy trzeba tylko odpalić za każdym razem, bo musi przejść cały flow, prawda, żeby te dane się przetworzyły. Na każdym kroku jesteśmy w stanie zobaczyć, co zrobiliśmy z danymi. One się wszystkie nie wyświetlą, natomiast wyświetli się ich część. No i tutaj wizualizujemy sobie te dane i zobaczcie, gdzie jest price? Tutaj jest 1000 na przykład price, jaki był i to jest to 30% w ogóle tego, co się wrzuciło. Widzimy, że 1000 tam powiedzmy euro, tak, bo to Niemcy bodajże, kosztował. No u nas trochę przestrzeliliśmy, trochę przepłaciliśmy, no ale nie jest to jakby niezgodne z prawdą w 100%. To jest lepiej niż już 1 000 000 złotych, tak? Więc możemy sobie zaestymować, ile mniej więcej, tak, powinien kosztować ten samochód. No może ten price akurat jest 1000, no to ten Janusz powie, no to 300 odpuszczam. Trudno, że on był na to przygotowany akurat. No i w wyniku tego możemy sobie pobrać taki plik i to nam daje ten gotowy CSV, w którym możemy sobie później, na przykład możemy sobie wrzucić to później do Power BI na przykład. Ktoś korzystał z Power BI kiedyś? Świetne narzędzie do wizualizacji danych. To, co wcześniej Wam pokazywałem z grupy .NET, z tych statystyk, to jest właśnie w Power BI zwizualizowane. Więc można sobie bardzo fajnie zwizualizować dane i możemy sobie, nie wiem, określić na przykład, jaką mieliśmy tam średni błąd, tak i tak dalej, i tak dalej. No generalnie przeanalizować jakoś te dane. No ale to nie wszystko. To nie wszystko, jeśli chodzi o te eksperymenty. F11. Okej. Okay. Mam jeszcze drugi eksperyment i on właściwie zajmuje się tym samym. Jego już ja nie tworzyłem, bo istnieje coś takiego, może też pokażę od razu. Jak sobie klikniemy New i Experiment, mamy tutaj sporo gotowych przykładów, z których możemy skorzystać. To są gotowe już rozwiązania, które po prostu wystarczy Open in Studio i one się nam wygenerują, możemy sobie z nich korzystać bez problemu i mamy już też gotowy taki model predykcyjny. To z kolei jest przygotowane przez kogoś zupełnie randomowego z internetów.
Też wykorzystuje Decision Tree, czyli ten model, który sobie wcześniej wykorzystaliśmy, też do predykcji cen out, natomiast ma inne dane, być może lepsze, tak podejrzewam, i ma, bo jest zresztą w tej galerii, ma jakieś tam transformacje, bla bla bla, ale co jest najciekawsze w tym tak naprawdę? A, to jest Boosted Decision Tree, to jest troszeczkę inne, no ale najciekawsze jest to, że są takie dwa klocki innego koloru. I to są te klocki, które mówią, hej, jesteśmy web serwisem, tu masz input, a tu masz output, więc możesz do mnie wrzucić jakieś dane, a ja sobie je obsłużę. I klikniemy sobie run. On się trochę musi pomielić, ok? Mamy coś takiego jak deploy web service. I jak sobie na to klikniemy, tak, ta operacja nie może zostać odwrócona, wiemy o tym. W sumie niepotrzebnie to klikałem, bo już to zrobiłem wcześniej. I jak sobie wejdę tutaj, to jest. Mamy API key, oczywiście, czyli znów jakiś klucz, bez którego się nie odwołamy, bo nie chcemy, żeby każdy nam wysyłał i żebyśmy my za to płacili, tylko nasza aplikacja. No ale możemy sobie kliknąć na coś takiego jak test, bodajże to jest preview test. Nie, to jest zwykły test chyba. Sprawdzimy to i to. Nie, to będzie preview test. O. I mamy tutaj na przykład Alfa Romeo. I możemy sobie wysłać jakieś testowe dane. Załóżmy, że na przykład... co mogę zmienić? Pojemność silnika na przykład, albo nie. Wyślijmy ten request. To jest testowe oczywiście, to jest takie, to jest już wygenerowany serwis, tam możemy podejrzeć, gdzie jest endpoint, jak się odwołać i tak dalej. Natomiast cena jest taka, tak? Cena jest 1300 euro, a nasze score w ogóle dobrze widać z tyłu też? Czy tak 2 na 10? Dobra, zakładam, że widać, ja też czytam, więc jest ok, potrafię. Mamy score label, no faktycznie, ale przepraszam, to jest 13 tysięcy, nie 1300, jednak źle potrafię czytać. Mamy 13 tysięcy i jest 11 tysięcy taka estymowana, no 2000 się przejechało, ale faktycznie to nie jest zły wynik. Jak zwiększymy sobie na przykład moc silnika, załóżmy, że mamy 300 koni, bo to jest super Alfa Romeo, to widzimy, że cena się adekwatnie zwiększyła. Więc to jest tak naprawdę klucz wszystkiego, tak? Mamy feature, on się jakoś modyfikuje i mówi nam, hej, jak mamy więcej koni, to powinniśmy więcej zapłacić, bo ta stajnia musi być droższa. I jest jeszcze takie jedno rozwiązanie, bo to jest koniec dema, jeśli chodzi o Azure Machine Learning. Ono się nazywa CNTK. I to jest tak naprawdę Microsoft Cognitive Toolkit. I to jest zestaw tak naprawdę biblioteka do Pythona, do różnych wersji Pythona, w ogóle cuda na kiju. Mamy tutoriale i tak dalej, i tak dalej. I to możemy sobie on-premise, nie musimy robić, to jest właśnie to. To będzie w Azure, prawdopodobnie w tym Machine Learning Studio jeszcze. Nie jestem pewien, wiem, że będą to wprowadzać w jakimś stopniu i strasznie to promują. Bo można na przykład z tego rozwiązania zdeployować aplikację webową w Azure, korzystając właśnie z tych bibliotek i na przykład wykorzystać maszyny wirtualne, które mają GPU i korzystać z mocy obliczeniowej kart graficznych. Więc można na przykład robić algorytmy w Pythonie, w Azure na kartach graficznych. Jest świetnie. I to jest open source, więc możecie zawsze stwierdzić, Microsoft nie umie, ja zrobię lepszy algorytm. I taki fajny przykład jeszcze, ostatni. Jak chcecie wychodzić już, to za chwilę będę kończył. No nie przewidziałeś. Jeśli chodzi o taki fajny przykład, to właśnie to, o czym wcześniej mówiłem. Cześć. To, o czym wcześniej mówiłem, to jest właśnie... Stworzenie takiego rozwiązania to stworzył Karol Żak, techniczny ewangelista z Microsoftu. Bez kontrola wtedy wchodzi. Go, go, go.
I to jest też dostępne na GitHubie, to stworzyli razem z firmą, totalnie nie mam pojęcia jaką, ale bardzo fajnie, że to zrobili. I to jest właśnie taki web serwis, który można sobie zdeployować bezpośrednio w Azure i on mówi na podstawie tego, czy na przykład są, jest ręcznik, czy też toaleta, czy na przykład zasłonki i łóżko, to określa, to jest mega przydatne po pijaku, czy to jest toaleta, czy sypialnia. Słucham? No, tak, tak. To jest bardzo edukacyjne faktycznie. No, właściwie modele predykcyjne to tak naprawdę są takie dzieci, którym trzeba dać dane, powiedzieć im to jest to i one się wtedy uczą i już przez całe życie pamiętają i tylko się douczają, robią sobie więcej wspomnień z toaletą. Na przykład. Tak, więc jak chcecie sobie sprawdzić, to dość niedawno to zrobił zresztą Karol. Bardzo fajne rozwiązanie, faktycznie działa i to służy jakby, to pomaga w jakby stronie bodajże z hotelami określać i kategoryzować sobie, tagować zdjęcia, czy to jest zdjęcie pokoju, czy też łazienki. Jak ktoś ma łazienkę w pokoju, to najgorzej. No i podsumowanie tak naprawdę tego wszystkiego, o czym sobie powiedzieliśmy. Jaki jest flow machine learningu w chmurze? No i znowu mamy klocki. No ja jestem fanem takiego rozwiązania, takich rozwiązań właściwie, jak w ogóle w całej chmurze serverless, później coraz niżej, aż do maszyn wirtualnych. Tak samo z machine learningiem. Możemy sobie spróbować zrobić cognitive services, no bo w sumie kosztuje nas to najmniej energii, zje nam najmniej czasu, klikniemy kilka przycisków, mamy gotowe rozwiązanie, idziemy do klienta, bierzemy 1 000 000 złotych i wychodzimy szczęśliwi. Ale jak nam nie wystarcza, to Cognitive Services Custom API wybieramy, bo chcemy na przykład dotrenowywać te dane i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc możemy sobie gdzieś tam to rozszerzać. W momencie, kiedy i to jest dla nas za mało, możemy skorzystać z Azure Machine Learning. Czyli jeszcze bardziej przezroczyste nasze pudełko. A jak w ogóle nie lubimy pudełek i chcemy się go pozbyć, to możemy skorzystać z tego CNTK. No i to CNTK faktycznie jest takie najbardziej responsive. Responsywne na to, co chcemy osiągnąć w gruncie rzeczy. I możemy później sobie to i tak zdeployować w chmurze, użyć GPU, jakby dokładnie zrobić to, czego byśmy się spodziewali. No i kolejna rzecz, taka podsumowująca, to tak, GPU wystarczy, czyli fajnie jest sobie stworzyć przykład aplikacji, która działa na waszym GPU, na waszej stacjonarnej maszynie, przecież Wiedźmin działa, to i machine learning pociągnie, ale dopóki nie macie. I tu dajcie sobie ile chcecie, bo to nie musi być 1 000 000, to może być dużo mniej użytkowników, które cały czas proszą was o jakieś predykcje. No to do pewnego momentu to działa, ale w momencie, kiedy chcecie się skalować, chmura jest po to, żeby się skalować w dużej mierze, chcecie mieć trochę więcej tej mocy obliczeniowej. I ta moc obliczeniowa właśnie kryje się w chmurze. I fajnie jest robić sobie testy, ale gdzieś finalnie i tak to skończy w chmurze. I taki jest rynek, mamy teraz globalizację. No i ostatni taki wniosek. To jest łatwiejsze niż myślicie. Słyszycie uczenie maszynowe w chmurze, ale ja najpierw muszę ogarnąć algorytmy, jak żyć. No, bardzo łatwo można żyć sobie z chmurą i jeśli się jest za pan brat, trzeba tylko wiedzieć, gdzie szukać. Trzeba tylko wiedzieć, co jest w tej chmurze i w jaki sposób można to wykorzystać. Pytania? To może, nie wiem, jest do tego jakaś dokumentacja, czy coś z której korzystałeś, czy raczej tak na czuja, że jest. Zależy, o które rozwiązanie pytasz. Do wszystkich jest dokumentacja, natomiast do różnych usług mam różne tutoriale. Machine learning, to co było takie dłuższe demko, jest świetne, polecam na YouTubie. Jest świetne demko takiej dziewczyny, totalnie nie przypomnę sobie, jak ona się nazywa w tym momencie. Ale jest takie demko, w którym ona robi model, właśnie też chyba z jakiegoś Kaggle albo czegoś takiego wzięła dane.
i robi takie rozwiązanie, które przewiduje, czy dana osoba przeżyje na Titaniku, czy też nie. Główny bohater nie przeżył, więc działa. I faktycznie to jest chyba najlepszy taki tutorial, jaki widziałem, jeśli chodzi o to rozwiązanie. Natomiast dokumentacja Microsoftu, jeśli chodzi o Azure'a i usługi Azure'owe, świetna. Jest bardzo dużo materiałów, bardzo dużo jest na GitHubie. Pokazywałem zresztą te wszystkie rzeczy, które są na GitHubie. Sam zresztą CNTK jest na GitHubie, gdzie on jest faktycznie w tle w Cognitive Services wykorzystywany, tylko że za nas. Więc faktycznie jest tych materiałów bardzo dużo, wystarczy odpalić Google'a i bardzo dużo można się dowiedzieć. Tak? Udostępnisz gdzieś prezentację? Tak. Tak, okay. Tak. Wrzucimy na grupę, nie? Tak. Może wszędzie. Do chmury. Pytanie było? Tak, a poście, możesz podać jakiś przykład aplikacji takiej komercyjnej albo jakiś proof of concept, na którym pracowałeś i to wykorzystałeś? Wiesz co? Sam osobiście nie korzystałem z tego komercyjnie nigdy. Natomiast ten projekt z hotelem, on był realizowany komercyjnie, na przykład. Więc to było potrzebne w hotelu po prostu, że jak ludzie wrzucają zdjęcia, nie? Znaczy w hotelu, w stronie hotelarskiej, gdzie po prostu hotele wrzucają zdjęcia, żeby ładnie sobie pokategoryzować te zdjęcia, więc... A kolejna rzecz, w sumie OneDrive. Jak macie OneDrive'a i wrzucacie zdjęcia do OneDrive'a, to musicie uważać, co wrzucacie, bo różnie taguje. Ale faktycznie OneDrive jest w stanie wybierać z metadanych, zresztą Google na swoim drive'ie to samo robi. I za pomocą takich algorytmów i tego Cognitive Services, on sobie dopisuje do metadanych tagi tego, co jest na zdjęciu za pomocą Vision API. I jesteś w stanie wyszukiwać na przykład, w Google to jest na pewno, osoby, które są na zdjęciu. W sensie nie wiesz, że ta osoba to ta osoba, ale znajdzie ci na przykład wszystkie zdjęcia z daną osobą. Nie? Klikniesz tylko na, nie wiem, nazwiesz go Albert powiedzmy i klikniesz i już będzie wszędzie Albert, nie? Albo właśnie, nie wiem, rzeka, tak? Wpisujesz rzeka i wyszukuje wszystkie, tam trzeba po angielsku niestety. Z polskim jeszcze sobie średnio radzę. Natomiast tak, w samym Microsoftie jest to bardzo dużo wykorzystywane. Są też na przykład właśnie kioski inteligentne, gdzie ludzie robią takie rozwiązania i w zależności od... Chyba na Malcie było coś takiego, to było bodajże z Xboxem, ale jak się przechodziło, to wykrywało na przykład takie rzeczy jak emocje i tak dalej. Było takie rozwiązanie gdzieś tu zaimplementowane w Poznaniu. Podejrzewam, że można by było, nie wiem, czy to było wykorzystane akurat konkretnie, natomiast jak najbardziej komercyjnie można by było to w ten sposób wykorzystać. Oprócz tego jeszcze, to jest dużo bardziej zaawansowane, ale samo Windows Hello na przykład, czyli ten system, w którym autentykujesz się za pomocą twarzy, też jest takim przykładem. To jest pytanie z kategorii... Jaki język programowania na początek? Każdy. Totalnie. Ważne, żebyś zrozumiał koncepcję. Co mnie zachęciło? To jest fajne po prostu. Ciężko jest mi stwierdzić, co mnie zachęciło. Tak jak pytasz, nie? Co fajne by było zrobić. Może taki budzik na przykład. Może chciałbyś go sam zaimplementować. Nie? To jest fajny start. I tutaj akurat w tym przypadku możesz wykorzystać to pierwsze, najbardziej takie serverless rozwiązanie, gdzie masz to Cognitive Services API. Natomiast możesz na przykład zrobić sobie coś takiego, a później z czasem, bo na przykład w tym rozwiązaniu z machine learningiem możesz pisać skrypty OpenCV w środku. Więc możesz sobie na przykład w środku tego skorzystać z OpenCV i gdzieś tam sobie to wykorzystać też bardziej zaawansowanie. Więc możesz na przykład zrobić to rozwiązanie z tym budzikiem i starać się osiągnąć podobny efekt, schodząc coraz niżej warstwami na przykład, czyli na kolejne serwisy. To jest takie fajne ćwiczenie. Pytania? Jeszcze? Dobra, jakbyście jeszcze mieli jakieś pytania, zapraszam na bloga.
Ale tam też faktycznie jest tutorial, jak zrobić taki, taki jeden eksperyment z machine learningu, więc jak chcecie mieć w takiej formie czytanej, to faktycznie zapraszam, tam jest akurat na temat emisji CO2 w powietrzu. No, powiedzmy, zawartości, jakichś tam predykcji tego, jaki będzie w danym roku na przykład produkcja CO2 na świecie, czy tam w Ameryce, to chyba jest w Ameryce, ale Ameryka to świat, nie? Dobra, chyba już nie będzie więcej pytań. Czy jeszcze? Nie wstydźcie się, nie mamy wielu okazji, żeby tak pogadać, więc... Chyba, że wchodzicie na bloga, to mamy. Dobra, to z mojej strony wszystko, dziękuję bardzo.